Witam wszystkich. Nadszedł wreszcie ten długo wyczekiwany dzień, w którym na poważnie przeanalizujemy sobie wszystko to, co wiemy na temat słynnego całunu turyńskiego. Przygotowując się do realizacji tego materiału, zapoznałem się z bardzo wieloma naukowymi badaniami, a także różnymi innymi tekstami, zarówno entuzjastów relikwii, jak i oczywiście sceptyków, z Joe Nickelem lub Walterem Macronem na czele. Jak jest mój cel? Chcę oczywiście pokazać Ci przekrój badań nad całunem, przeanalizować wyniki tych badań, a następnie zachęcić Cię do wyciągnięcia swoich własnych wniosków. Chcę, abyś zdawał lub zdawała sobie sprawę, że dopiero zapoznanie się z owocami najważniejszych naukowych analiz da Ci podstawy do zajęcia uzasadnionej pozycji względem autentyczności relikwii. Natomiast podstaw tych na pewno nie dostarczą Ci pseudosensacyjne wpisy na zazwyczaj niezweryfikowanych portalach informacyjnych. Podobnie raczej nie pomoże Ci ksiądz z Twojej parafii lub Twój ateistyczny kolega, który zapoznał się z wynikami jednego badania, którego wyniki mu się spodobały, no i teraz już uważa, że ma całą wiedzę, by móc uzasadnić racjonalnie swój sceptycyzm, a przy okazji pewnie jest trochę dupkiem. Cóż, w tym filmie nie znajdziesz takich zachowań. Mam też nadzieję, że niezależnie do jakich wniosków dojdziesz po obejrzeniu tego materiału, no to uznasz, że był on wartościowy i wypełniony zweryfikowanymi informacjami. Z racji tego, jak obszerna jest to produkcja, przedstawię teraz swego rodzaju spis treści odcinka. W opisie znajdziecie czasowe odnośniki do konkretnych momentów filmu, na wypadek, gdybyście chcieli w przyszłości wrócić sobie do wybranego tematu, pomijając inne. Zacznijmy od ustalenia sobie pewnych definicji, dla przejrzystości oczywiście. Co mamy na myśli, mówiąc, że całun jest fałszywy? Jeżeli uznamy za przekonujące argumenty o tym, że całun powstał wiele wieków po czasach Chrystusa, lub że wizerunek na płótnie to tylko malunek, ślady krwi wyglądają na dodane przez osoby trzecie, lub w ogóle nie jest to krew, jeśli uznamy, że wyniki datowania radiowęglowego są wiarygodne i wykazują, że płótno powstało w średniowieczu, to zwyczajnie odrzucimy całun. Całun jako dowód na istnienie, śmierć przez ukrzyżowanie oraz boskość Jezusa Chrystusa. Lub, i teraz uwaga, jeżeli okaże się, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć kategorycznych wniosków z naszej analizy świętej relikwii, to zwyczajnie zawiesimy nasz osąd na temat jej autentyczności do czasu pojawienia się nowych badań i dowodów. A jako, że całun bada się od przeszło 40 lat, i nie mówi się na przykład chociażby o czymś tak podstawowym w mojej opinii jako, nie wiem, powtórzeniu datowania radiowęglowego, no to prawdopodobnie przy tym czekaniu nie będziemy za bardzo wstrzymywać naszych oddechów. Okej, a co mamy na myśli, mówiąc, że całun jest prawdziwy? To jest o wiele ciekawsze pytanie. Ja proponuję takie rozumienie. Znaczy to, że całun pochodzi z pierwszego wieku naszej ery, wizerunek na płótnie jest pośmiertnym odbiciem człowieka żyjącego i ukrzyżowanego w tamtych czasach, a rany i korona cierniowa sugerują, że ów mężczyzna jest historycznym Jezusem. No i nie mamy naukowego wyjaśnienia, w jakim procesie powstał ów wizerunek na płótnie, w czym nie ma absolutnie nic kontrowersyjnego. I nim zaczniemy, jeszcze ostatnia, obiecuję, że ostatnia ważna kwestia. Jeżeli uważacie moją pracę za wartościową i chcielibyście jakoś wspomóc mój kanał, to rozważcie proszę wysłanie dowolnego datku na numer konta, który znajdziecie oczywiście w opisie. Będę Wam ogromnie wdzięczny za jakiekolwiek udzielone wsparcie finansowe. Nie ukrywam, że jest to istotna część mojej motywacji, by dalej rozwijać kanał i dalej produkować filmy takie jak ten. No dobrze, to już jest koniec wstępów. Przejdźmy do rozdziału pierwszego i porozmawiajmy o historii całunu turyńskiego. Zapraszam. Całun turyński to jeden z najczęściej analizowanych przedmiotów w historii ludzkości. Jest to płat ręcznie tkanego płótna o wymiarach mniej więcej 437 na 113 cm. Płótno utkano z lici lnianej ze śladową domieszką bawełny indyjskiej za pomocą metody splotu zwanego 3:1. Na materiale widoczny jest wizerunek nagiego, brodatego mężczyzny o atletycznej budowie. Jego ciało pokryte jest ranami, a na boku między 5 i 6 żebrem widoczna jest rana kłuta. Widać po 4 palce u jego dłoni. Zgodnie z badaniami z Turpu z roku 1978, mężczyzna wygląda na około 30-35 lat, mierzy około 1,75 m plus minus 2 cm oraz waży około 80 kg.
Na materiale odkryto też m.in. różne rodzaje zanieczyszczeń, pyłki kwiatów, plamy krwiopodobne, łaty naprawcze czy napisy. Oficjalna historia całunu zaczyna się gdzieś w okolicach lat 1353-1357, kiedy to niejaki Geoffrey de Charny, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko, wystawił go na pokaz dla publiki w Leroy Church we Francji. W 1390 roku wydarzyło się coś bardzo ciekawego, ponieważ biskup niejaki Pierre de Arcis wysłał do papieża Klementa VII pewne bardzo interesujące memorandum, w którym twierdzi, że całun jest fałszywką, a fałszerz przyznał się do popełnionego czynu. Do tej części opowieści przejdziemy jednak później. Natomiast co działo się z płótnem we wcześniejszych latach? Otóż nie wiadomo. Istnieją oczywiście liczne hipotezy, a nawet teorie spiskowe. Mamy całą masę zapisów historycznych o całunach z nieznanego pochodzenia odbiciami sylwetki Jezusa lub jego głowy, a także wiele innych relikwii. Entuzjaści całunu, szukając dowodu na to, że istniał on przed okresem średniowiecza, rysują wiele analogii pomiędzy tym, jak on wygląda, a tym, jak wyglądały pewne relikwie, o których zapisy mamy. Są to jednak w większości spekulacje. Sceptycy często uznają brak zweryfikowanych historycznych zapisów na temat całunu sprzed roku 1355 jako przesłankę wskazującą na prawdziwość hipotezy, iż całun to jedynie fałszywka, powstała właśnie w okresie średniowiecza. Ale to nie jest takie istotne, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Przyznaję szczerze, że brak zweryfikowanych historycznych informacji o całunie sprzed 1355 roku w silny sposób nie świadczy tak naprawdę o niczym. Może tylko o tym, że jak gdyby przynajmniej wiemy, że znana nam historia nie wspiera twierdzenia o prawdziwości całunu. No to w tym sensie okej. Geoffrey de Charny umarł w roku 1356, przekazując całun swojemu synowi noszącemu takie same imię. Relikwia została sprzedana w roku 1453 przez Margaret de Charny i jej posiadaczem stał się Louis I z domu Savoyów. W tej rodzinie całun pozostał aż do roku 1983, kiedy to Umberto II zapisał go w testamencie ówczesnemu papieżowi. Po przetrwaniu słynnego pożaru w 1532 całun konserwowano w roku 1534, a dalsze prace naprawcze kontynuowano w kolejnych wiekach. Między innymi miały one miejsce w roku 1695 i 868. W 2002 roku oczyszczono relikwie z łat naprawczych, co umożliwiło sfotografowanie i zeskanowanie tylnej strony tkaniny. W 2010 roku wystawiono ponownie całun na pokaz dla publiki. W międzyczasie opublikowano też jego zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Poważne naukowe badania nad całunem rozpoczęto w XX wieku naszej ery. Całun, pozwólcie, że powtórzę, jest jednym z najczęściej badanych przedmiotów w historii ludzkości. Analizowano go non-stop przez ostatnie 30-40 lat i nawet obecnie można powiedzieć, że badania nadal trwają. Ilość tych analiz naukowych i badań jest tak wielka, że angielska Wikipedia podaje, iż całości owych analiz nadano nawet osobną nazwę, stworzono z tego coś w rodzaju osobnej gałęzi naukowej. Nazwa ta brzmi sindologia. A czemu wam to mówię? No, żeby wam zakomunikować, iż musicie mi wybaczyć pewne uproszczenia, no i pomijanie wielu, bardzo wielu różnych badań i bardzo wielu różnych analiz całunu turyńskiego. Ale spokojnie, tymi najważniejszymi badaniami, najbardziej znaczącymi, oczywiście się zajmiemy. No dobrze, to teraz w wielkim skrócie przedstawię wam historię badań nad świętym całunem. Świat nauki zainteresował się całunem w roku 1898, kiedy to fotograf Secondo Pia sfotografował go na wystawie artystycznej. Okazało się, że negatyw wykonanego przez niego zdjęcia ukazywał obraz bardzo wyraźnej ludzkiej sylwetki na powierzchni płótna. Pierwszym badaczem całunu został Yves Delage, anatom z Sorbonne University. W roku 1931 całun sfotografowano ponownie. Dr Pierre Barbet tak bardzo zafascynował się wizerunkiem na płótnie, że przeprowadził on swoje własne, dość groteskowe badania. I to jest ciekawa historia, bo Barbet na przykład brał martwe ciała, następnie przebijał je gwoźdźmi, przymocowując do krzyży o różnym rodzaju i kształcie, żeby porównywać wiedzę, którą zdobywał, z tym, jak został oddany mężczyzna na całunie. Pamiętajmy jednak o ważnym fakcie. W tamtych czasach zarówno Delage, jak i Barbet pracowali tylko i wyłącznie na zdjęciach relikwii.
A nie muszę Wam chyba tłumaczyć, że istnieje kolosalna różnica między badaniem zdjęcia obiektu, a analizą samego obiektu. Na właściwe badania ludzkość musiała zaczekać praktycznie do początku lat 70., a konkretnie do roku 1973. Kiedy to niejaki Gilbert Rees przestudiował całun w ciągu jednego dnia. W tym samym czasie niejaki Peter Rinaldi starał się uzyskać pozwolenia na więcej naukowych badań. W podobnym okresie jego przyjaciele, John Jackson i Eric Jumper, zauważyli, że całun posiada w sobie zakodowane informacje 3D, których odkrycie pozwoliło w efekcie odtworzyć wizerunek postaci w trzech wymiarach. Największe badanie całunu, to takie istotne, odbyło się w roku 1978. W procesie udział wzięło 24 naukowców o różnych wierzeniach i religiach. Ekipa przyjęła nazwę STURP, czyli Shroud of Turin Research Project. Badano relikwie przez pełne 5 dni. Ich opublikowane w czasopismach naukowych badania można łatwo znaleźć w internecie i macie je oczywiście w opisie. Do wniosków z Turpu wrócimy w kolejnym rozdziale, ponieważ ich analizy będą jedną z tych rzeczy, którym się dokładnie przyjrzymy. Kolejne lata przyniosły kolejne badania. Istotna i często krytykowana przez entuzjastów całunu okazała się analiza radiowęglowa przeprowadzona w roku 1988. Relikwie badano na obecność pigmentu w latach 70. XX wieku. Równie często i skrupulatnie zajmowano się samym płótnem. Równie często i chętnie badało się i bada nadal plamy krwi. Choć oczywiście wielu naukowców nie zgadza się z taką interpretacją tych rdzawo-czerwonych plam na całunie. Jest bardzo niepewne, czy owa krew pojawiła się na płótnie przed odbiciem, czy po odbiciu. Na obie te hipotezy są oczywiście dowody. W 1979 Walter McCrone zidentyfikował na przykład tlenek żelaza zawarty w owych plamach, teoretyzując, że jego obecność wskazuje m.in. na to, że do wytworzenia krwi użyto średniowiecznego odpowiednika farby. Inni badacze, jak na przykład Alan Adler, uważają, że tlenek żelaza wskazuje na to, że w plamach jest hemoglobina, a jeżeli hemoglobina, to i krew. W 2014 roku przeprowadzono bardzo ciekawe eksperymentalne badanie metodami sądowymi, by sprawdzić, czy krew rozlewa się na całunie w sposób autentyczny. Przedstawiam to badanie w późniejszej części materiału. Patolog Pierre Luigi Bolone, pracując z hipotezą Alana Adlera, zidentyfikował grupę krwi z całunu. John Nickel argumentuje natomiast w swojej książce Inquest on a Shroud of Turin, że przy tej technologii podobne wyniki otrzymano by również wówczas, gdyby do naniesienia owych plam użyto pewnej średniowiecznej farby, zwanej farbą tempera. Badano też oczywiście anatomiczne właściwości wizerunku z całunu. I również mówi się zarówno o tym, że jest on zbyt wysoki, proporcje są dziwne, a poza tym wygląda dokładnie jak średniowieczna ikona, a nie jak osoba żyjąca 1000 lat wcześniej. Inni z kolei mówią, że cechy anatomiczne wizerunku z całunu pasują do tego, jak wyglądali ludzie w tamtym czasie na tamtych terenach. No cóż, badano też m.in. pyłki roślinne, analizowano obraz szukając technik, którymi mógł powstać, Wikipedia podaje 10 hipotez na ten temat, badano też napisy, które odnaleziono na płótnie i tak dalej. Okej, to tu macie coś w rodzaju ułamka badań, które w całej historii przeprowadzono na całunie turyńskim. Uwierzcie mi, że nie wystarczyłoby nam życia, by zapoznać się z nimi wszystkimi. A i tak mogłoby to być jałowe, jako że zwyczajnie ciężko jest ocenić zestawy zupełnie innych wniosków wyciągniętych z tej samej analizy, bo mamy sporo tego rodzaju problemów. Te same analizy, inne wnioski. Ale spokojnie, nie ma w tej naszej trudności nic nadzwyczajnego, bo wygląda, że ciężko się w tym rozeznać. Do tego stopnia, że mało komu się to tak naprawdę udaje. Nawet sama stolica apostolska, Watykan, pozostaje niespotykanie agnostyczna w sprawie autentyczności całunu. Cytuję. Zostało to przekonanie o autentyczności relikwii zostawione osobistym osądom wierzących. Według oficjalnego stanowiska Kościoła katolickiego autentyczność całunu nie ma związku z prawdziwością nauczania Chrystusa. I pamiętajcie też, że istnieje całkiem spora grupa ateistów uznająca całun za autentyczny, jak i spora grupa osób wierzących uznająca, że jest to fałszywka. I w obu grupach można znaleźć duchownych, jak i znamienitych naukowców. Co więc ja mogę zrobić? Co możemy zrobić my, ordynarni, zwykli ludzie? Cóż, musimy po prostu zbadać konsensus naukowców, zapoznać się z tymi badaniami, a następnie wyciągnąć z tych analiz swoje własne wnioski. A w przypadku ciężkiej konfuzji, zwyczajnie przyznać się do braku umiejętności ocenienia konkretnej informacji. A dlaczego zdecydowałem się na pokazanie Wam konkretnie tych badań?
No z tego prostego powodu, że są to badania największe, najbardziej znaczące w kontekście dochodzenia do tego, czy całun jest prawdziwy, czy nie. Czeka nas dużo pracy i dużo myślenia, także sugeruję zaparzyć sobie yerbę albo pewnie już drugą kawę i kiedy będziecie gotowi, to zapraszam. STIRP, jak już mówiliśmy, to skrót od The Shroud of Turin Research Project. Jest to nazwa zespołu naukowców, którzy w późnych latach 70. i wczesnych 80. badali całun turyński z ramienia organizacji zwanej Świętą Gildią Całunu. Jeśli to Wam nie brzmi jak neutralny zleceniodawca, to przejdźmy po prostu dalej. Chociaż przyznaję, że jest w tym pewien paradoks, ponieważ późniejsze próby obalania datowania radiowęglowego, których podejmowali się entuzjaści całunu, często były krytykowane i obalane właśnie przez byłych członków tej organizacji. W roku 1976, na 400. rocznicę pojawienia się całunu w Turynie, został on wystawiony na widok dla publiki. Po tym okresie STURP siadł wreszcie do właściwej analizy świętej relikwii. Pobrano różnego rodzaju próbki i przeprowadzono analizy chemiczne czy fizyczne. Nie będziemy omawiać ich technicznie, a zamiast tego przyjrzymy się wnioskom końcowym STURP-u. A oto pełna konkluzja. Nie odnaleziono pigmentu, farb, barwników ani plam na włóknach. RTG, fluorescencja i mikrochemia na włóknach wykluczają możliwość użycia farby jako metody tworzenia obrazu. Analiza za pomocą analizatora obrazu VP8 pokazuje, że w obrazie zakodowane są unikalne trójwymiarowe informacje. Badania mikrochemiczne nie wykazały żadnych olejków i innych biochemikaliów, o których wiemy, że wytwarzane są przez organizm w życiu lub po śmierci. Jest jasne, że doszło do zetknięcia się całunu z ciałem, co tłumaczy niektóre cechy obrazu, takie jak na przykład plamy krwi. Jednakże pomimo iż kontakt ten tłumaczy pewne cechy w okolicach torsu postaci, nic nie tłumaczy cech obrazu w okolicach twarzy mężczyzny, która wydaje się być oddana w bardzo wysokiej szczegółowości, która została wykazana dzięki fotografiom. Z naukowego punktu widzenia problem polega na tym, że potencjalne wyjaśnienia z zakresu chemii są kontrowane przez wykluczające je badania z zakresu fizyki i na odwrót. Trzeba mieć wyjaśnienie naukowo uzasadnione z fizycznego, chemicznego, biologicznego i medycznego punktu widzenia. Obecnie tego typu rozwiązanie nie wydaje się być dostępne dla członków zespołu STIRP. Ponadto, eksperymenty z zakresu fizyki i chemii nie zdołały odpowiednio odtworzyć wizerunku przedstawionego na całunie. Naukowy konsensus brzmi: obraz został wyprodukowany w procesach utleniania, odwodnienia i sprzęgania struktury polisacharydowej mikrowłókien tkaniny. Zmiany tego typu mogą zostać odtworzone w laboratorium. Nie ma jednak żadnych chemicznych ani fizycznych metod wyjaśniających, w jaki sposób uformował się sam wizerunek. Pytanie to pozostaje więc tajemnicą. Na razie możemy stwierdzić, że obraz z całunu jest odbiciem prawdziwej osoby, która została ubiczowana i ukrzyżowana. Nie jest to produkt artysty. Plamy czerwonej substancji na tkaninie składają się z hemoglobiny, a także dają pozytywny wynik testu na obecność albuminy w surowicy. No dobra, rozważmy te konkluzje. Przede wszystkim chciałbym, abyście zwrócili uwagę na jeden fakt. Te badania przeprowadzono u schyłku lat 70. I o ile nie umniejsza to w żaden sposób umiejętnościom czy talentom naukowców, którzy brali udział w analizach, to musimy pamiętać, że technologia stała w tamtych latach na zupełnie innym poziomie niż jest to obecnie. Zauważcie też proszę, że w ekipie STIRP-u brakuje ekspertów z dziedzin, którzy wydaje mi się mogliby być bardzo, bardzo pomocni w tych analizach. Nie mamy tutaj żadnych archeologów, żadnych historyków sztuki średniowiecznej czy nawet wcześniejszej, żadnych ekspertów od tkanin w ogóle. W mojej opinii jest to swego rodzaju zaniedbanie. Co najmniej. Przełożyło się to też na dość sceptyczne podejście reszty środowiska naukowego do tak kategorycznych stwierdzeń STIRP-u, jak obraz nie mógł powstać w procesie artystycznym. A tak poza tym, na marginesie, każdy, kto siedzi trochę w metodologii naukowej, zapewne wie, że twierdzenia o charakterze absolutnym w ogóle nie powinny się w środowisku naukowym pojawiać. I po ostatnie, myślę, że możemy tutaj z satysfakcją przytaknąć konkluzji STIRP-u, że nie mają oni wytłumaczenia na to, w jakim procesie uformował się ów wizerunek widoczny na całunie. To jest bardzo szczere i bardzo racjonalne i naukowe podejście. I o ile nie dorzucimy tutaj błędu logicznego zwanego argumentum ad ignorantiam, nie wiemy jak powstał wizerunek, a więc wiemy jak powstał wizerunek energia zmartwychwstania, to spotykamy się wszyscy w jednym naukowym i sceptycznym, agnostycznym punkcie wyjścia. Podsumowując, według STIRP-u mamy dowody świadczące o tym, że całun jest autentyczny w tym sensie, że przedstawia odbicie mężczyzny, a nie pracę artysty.
Ponadto rany i obecność korony cierniowej zgadzają się z opisem Chrystusa z kart Ewangelii. Co to oznacza? Jakie wnioski możemy wyciągnąć, jeżeli wiemy, że wizerunek nie został namalowany? Otóż, tak jak już wspomniałem, uprawnia nas to do przyjęcia tylko i wyłącznie tego stwierdzenia, że kogoś faktycznie w tą tkaninę kiedyś tam w historii owinięto. Do niczego więcej. Tak naprawdę w całej tej naszej analizie najważniejsze powinno być badanie wieku tkaniny. Ponieważ wiek tkaniny powie nam, prawda, najwięcej o jej autentyczności. Ciekawe, czy przeprowadzono tego rodzaju badania. Lata 70. umożliwiły bardziej złożone badania całunu, głównie dzięki rozwojowi technologii. Teraz bowiem do analizy potrzebne były o wiele mniejsze próbki materiału niż wcześniej. Sterb planował uwzględnić w swoich badaniach datowanie radiowęglowe. Komisja prowadzona przez Roberta H. Dinegera i Harry'ego A. Gove'a konsultowała się z laboratoriami, które wyraziły chęć podjęcia się tego rodzaju analizy. Zainteresowanie okazało 6 placówek. Wyglądało na to, że już wówczas otrzymamy rzetelne i wiarygodne badania wieku całunu. Niestety okazało się, że między laboratoriami a Sterbem doszło do pewnego rodzaju konfliktów. Otóż Sterb chciał przeprowadzić badania pod swoją egidą, a dopiero później oddać próbki do badania dla owych laboratoriów. Tymczasem laboratoria uważały, jak się przekonamy za chwilę słusznie, że to właśnie datowanie radiowęglowe powinno być tym najważniejszym, priorytetowym badaniem. Sprawa stała w miejscu do roku 1986, kiedy to spisano nowy protokół, z którym jednak z kolei nie zgodził się Watykan, w odpowiedzi stosując swoje własne pismo. I tutaj robi się trochę grząsko i pojawiają się pytania, na które nie znam odpowiedzi, choć częściowo się domyślam. Przedstawię Wam teraz konkretne punkty z obu protokołów, żeby zwrócić Wam uwagę na pewne konflikty interesów. Naukowcy chcieli, aby test przeprowadziło niezależnie 7 laboratoriów. Watykan chciał się zgodzić jedynie na 3. Jedyną instytucją nadzorującą miało zostać Muzeum Brytyjskie pod okiem Michaela Tighta, gdy pierwotnie zakładano, że będzie ich co najmniej 3. Zrezygnowano też z metody ślepego testu. Spowodowane to było tym, że całun wykonano w technice splotu zwanego splotem na 3. Ta cecha całunu mogłaby sprawić, że próbka byłaby bardzo łatwo odróżnialna od próbek kontrolnych. Tak czy inaczej, dyskusja pomiędzy Watykanem a laboratoriami oraz środowiskiem naukowym trwała i robiła się coraz bardziej ognista. Doszło nawet do tego, że Watykan wystosował takie oto pismo. Cytuję. Kościół ma w obowiązku odpowiedzieć na wyzwanie tych, którzy chcą, by zatrzymał on ten proces badania całunu. Tych, którzy chcą, abyśmy pokazali, że Kościół obawia się nauki. Stoimy przed faktycznym szantażem. Jeżeli nie zaakceptujemy warunków narzuconych przez laboratoria, te rozpoczną kampanię marketingową, w której oskarżą Kościół o bycie przerażonym prawdą. Sportretują nas też jako wrogów nauki. Nacisk na władze kościelne, aby zaakceptowały protokół laboratoriów, balansuje już na granicy prawa. Nie wiem za bardzo, co o tym myśleć. Jakby można uznać, że Kościół kierował się tutaj tylko i wyłącznie troską o dobro relikwii. Że gdyby na przykład aż 7 laboratoriów miało badać całun, no to trzeba by pobrać więcej próbek. Czyli jak gdyby zniszczyć materiał relikwii. Ale kurczę, bądźmy szczerzy, okej? Czy naprawdę nie wydaje Wam się, że Watykanowi zależałoby na tym, by dowieść w sposób niezaprzeczalny prawdziwości swojej religii, nawet w sytuacji, w której miałoby to oznaczać uszkodzenie świętego artefaktu? Jak gdyby, czy prawda nie jest ważniejsza? No jest jeszcze jedna kontrowersyjna kwestia. Kwestia komercyjna. Autentyczność całunu nadal jest totalnie gorącym tematem. Co roku zalewani jesteśmy informacjami z pseudonaukowych stron czy pseudonaukowych portali informacyjnych w stylu: naukowcy udowadniają, że całun turyński jest prawdziwy. Nowe badania całunu udowadniają ze 100% pewnością, że całun to fałszywka. Tego typu informacje w Ameryce podobno pojawiają się regularnie, co roku w tym samym okresie, to znaczy w okresie świąt Bożego Narodzenia i okresie świąt Wielkanocy, i z taką częstotliwością, że stały się tego rodzaju newsy czymś w rodzaju tamtejszego mema. I ja też mogę Wam coś powiedzieć w tym temacie, ponieważ no, mam swój kanał i jestem też aktywnym członkiem ekipy Stacji Ateizm i znam preferencje publiki obu tych kanałów. I pytania o to, kiedy pomówimy o całunie turyńskim, dostajemy regularnie.
Ja na przykład kilka miesięcy temu zrobiłem ankietę na YouTube, w której pytałem Was, jakim tematem mam się zająć w nadchodzącym nowym filmie na lupie sceptyka. I oczywiście z miażdżącą przewagą wskazaliście, żebym zajął się Saunem Turyńskim. A mówię to wszystko po to, by, przyznaję, nieco cynicznie podkreślić, że za oporem Kościoła przed przyjęciem warunków proponowanych przez laboratoria mogło stać coś więcej niż sama święta troska o dobro relikwii oraz o serca wiernych. W każdym razie finalny protokół opublikowano w Nature w 1988 roku, czyli niemalże 10 lat po założeniu Sterpa. Oto jego treść. Testy przeprowadzą laboratoria w Oxfordzie, w Zurich i w Tucson. Otrzymają jedną próbkę ważącą 40 mg pobraną z jednego splotu. Laboratoria otrzymają dwie próbki kontrolne, odróżnialne od próbki właściwej. Próbki zostaną dostarczone reprezentantom laboratoriów w Turynie. Każdy test zostanie sfilmowany. Nie będzie porównywania wyników ani jakiejkolwiek komunikacji między laboratoriami, dopóki wyniki nie zostaną poświadczone jako ostateczne, jednoznaczne i kompletne. Jak widzimy, podjęto tutaj jeszcze jedną kontrowersyjną decyzję, polegającą na tym, że pobrano tylko jedną próbkę z jednego konkretnego splotu. Czy było to spowodowane troską Watykanu o dobro relikwii? Nie wiem, tylko głośno się zastanawiam. W każdym razie próbkę pobrano 21 kwietnia, dokładając wszelkich starań, by upewnić się, że pobrano skrawek materiału z pierwotnej, niemodyfikowanej tkaniny. Pobrano próbkę o wymiarach 81 mm na 21 mm. Zewnętrzny fragment z kolorowymi włóknami o niepewnym pochodzeniu został odrzucony, by jeszcze bardziej upewnić się, że próbka będzie reprezentatywna. Nadzór nad całą operacją sprawowali m.in. Franco Testore czy ekspert od tkanin i splotów Giovanni Rigi. Obecny był też kardynał Balestrero, czterech księży, Luigi Giunella, fotografowie i oczywiście operator kamery Michael Tite, jak i reprezentatorzy laboratoriów. Ci ostatnio otrzymali również próbki kontrolne. Testy przeprowadzono w sierpniu, a ich wyniki zaprezentowano Muzeum Brytyjskiemu 28 września 1988 roku. Następnie zostały one przedstawione diecezji Turynu i Świętej Stolicy. No i w końcu 13 października podczas olbrzymiej konferencji kardynał Balestrero zaprezentował wyniki ludzkości. Zostały one też opublikowane w czasopiśmie Nature i wciąż możecie je sobie przeczytać, link macie w opisie, aczkolwiek uprzedzam, że dostęp do nich jest niestety płatny. No dobra, ale nie trzymam Was już w niepewności. Oto te wyniki. Laboratorium w Tucson określiło wiek całunu na 646 plus minus 31 lat. Laboratorium w Oxford 750 plus minus 30 lat, natomiast laboratorium w Zurich 676 plus minus 24 lata. Podsumowując i licząc, wychodzi nam, że całun powstał w latach 1273-1288 z 68% prawdopodobieństwem oraz w latach 1262-1312-1353-1384 z prawdopodobieństwem rzędu aż 95%. Konsekwencją takiego obrotu sprawy był oczywiście wzbierający szum niedowierzania oraz pojawiający się kontrowersyjny vibe wokół całego datowania radiowęglowego. Na przestrzeni lat podejmowano niezliczone próby jego obalenia. Wraz z upływem czasu i pojawianiem się nowych możliwości, badacze kontynuowali analizę materiału, wizerunku i innych elementów relikwii. Badania podające w wątpliwość datowanie radiowęglowe chętnie publikowano w czasopismach naukowych. Teraz przyjrzymy się kilku wybranym przeze mnie argumentom entuzjastów Saunu, poczynając od artykułów niejakiego Raymonda Rogersa. Jedną z najczęściej podnoszonych kwestii jest oczywiście kwestia reprezentatywności samej próbki. Zarzuca się, że została ona pobrana z tego elementu Saunu, który został naprawiany w średniowieczu i stąd otrzymano takie, a nie inne wyniki datowania. W źródłach naukowych można znaleźć przynajmniej cztery artykuły, które o tym mówią. Jeden z popularniejszych został opublikowany w 2005 roku przez chemika Raymonda Rogersa, który dowodził analizą chemiczną w Sterpie i był w projekt zaangażowany od niemalże samego początku. Czy to oznacza, że mamy tutaj do czynienia z bezstronnym badaczem? Nie jestem pewien. W każdym razie Rogers twierdzi, że przeprowadził swoje własne badanie wieku całunu na fragmentach materiału, które ponoć dostał od nieznanego, anonimowego duchownego, nieuprawnionego zresztą do dysponowania materiałem świętej relikwii. Rogers twierdzi, że odkrył na materiale obecność pewnych produktów grabarskich.
produktów, których prawdopodobnie używano w średniowieczu właśnie do łatania całunu. Chodziło o to, spekuluje po prostu Rogers, że średniowieczni tkacze, chcąc zatuszować ślady naprawy całunu, użyli w tym celu zaprawy włókien bawełnianych i różnego rodzaju barwników. Rogers mówi, że odkrył, że próbka radiowęglowa zawierała pewne ilości tych produktów, a według niego główna część całunu ich nie posiada, a zatem laboratoria zbadały zły materiał. I nim przejdziemy dalej, ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie powtórzono, wiecie, oficjalnego badania radiowęglowego. Znów z wieloma próbkami kontrolnymi, z oficjalnym protokołem i tak dalej. Czemu musimy polegać na pewnym nieoficjalnym badaniu wieku całunu, którego rzetelność musimy przyjąć na słowo w oczywisty sposób stronniczego badacza, którym jest Rogers? W 2008 roku jeden z byłych członków Stirpu, John Jackson, odrzucił twierdzenie Raymondsa. Podstawą były zdjęcia rentgenowskie i obrazy światła przechodzącego wykonane przez Stirpa w roku 1978. Według Jacksona wyraźnie pokazują one, że naturalne pasma kolorów obecne w płótnie rozprzestrzeniają się w sposób nieprzerwany, niezaburzony przez region, z którego w dalszych latach pobrano próbkę. Jackson mówi, że taki obraz byłby niemożliwy, gdyby próbkowany materiał był późniejszym dodatkiem do oryginalnej tkaniny. I mamy też, słuchajcie, opinię Mechild Flery Lemberg, która jest ekspertem od spraw tkanin i która uważa, że twierdzenia Rogersa to wyraz myślenia życzeniowego. Rzeczywiście, można naprawić grubo tkaną tkaninę w taki sposób, by naprawa pozostała niewidoczna wtedy, jeśli uszkodzenie nie jest zbyt poważne, a tak zwane układy osnowe niezniszczone. Parafrazując dalsze słowa Flery Lemberg, naprawienie takiej delikatnej tkaniny w sposób taki, żeby tej naprawy było kompletnie nie widać, zakrawa o cud albo o niemożliwość, dlatego że zawsze byłoby widać te naprawy na rewersie tkaniny. I podobnie w grudniu 2010 roku kolejny członek Stirpu, Timothy Jewell, edytor dziennika naukowego Radio Carbon, napisał właśnie do tego czasopisma artykuł do spółki z Rachel Effery Waters. Zbadali oni pozostałą część próbki po badaniu z 1988 roku z Uniwersytetu z Arizony. Obejrzano ją przy użyciu stereomikroskopu o małym i dużym powiększeniu. Nie będę wchodził w techniczny opis badań, przedstawię jedynie wyniki. Odkryli oni tylko niski poziom zanieczyszczenia próbki kilkoma włóknami bawełnianymi i nie znaleźli żadnych dowodów na to, że fragment materiału badany w 1988 roku był jakkolwiek farbowany czy modyfikowany w inny sposób. Doszli po prostu do wniosku, że datowanie radiowęglowe wykonano na jak najbardziej oryginalnej tkaninie całunu. A przy okazji taka moja refleksja. Pamiętacie, mówiłem wam, że całun przetrwał pożar w roku 1532 i to właśnie po tym zdarzeniu był naprawiany przez ówczesnych tkaczy. Dlaczego zatem wyniki datowania radiowęglowego wskazały lata 1300, a nie 1500? Innymi słowy, słuchajcie, żeby łyknąć hipotezę Rogersa, musielibyśmy założyć niesamowity zbieg okoliczności lub jakąś teorię spiskową, a także kompletną indolencję trzech naprawdę renomowanych i wysoko cenionych laboratoriów. Ponieważ musielibyśmy uznać, że zbadali oni nie tylko złą próbkę materiału, ale też, że wszyscy pomylili się prawie dokładnie o tą samą ilość lat. To jest kompletnie nieprawdopodobne. Entuzjastów teorii spiskowych zapraszam na lewo, bo tam mam wyjście, natomiast całą resztę zapraszam dalej. Rogers argumentował też w innym czasopiśmie, że w materiale, którym podszyto całun, a także w próbce z 1988 roku, naukowiec odkrył wanilinę. W pozostałej części całunu substancji nie było. Wanilina to jest aldehyd aromatyczny, który jest zawarty w niektórych materiałach. Z czasem jednak jego zawartość w takim materiale oczywiście spada. Pomyślcie o tym w ten sam sposób jak o koszulce spryskanej jakimiś perfumami, których jednak aromat z czasem się po prostu ulatnia. Także można wnioskować, że materiał, w którym wanilina jest, jest młodszy od materiału, z którego już się ulotniła, a także biorąc pod uwagę tempo, w którym wanilina zanika, szacować wiek samego materiału. Tylko że na wpływ rozpadu tego aldehydu bardzo, bardzo duży wpływ mają warunki zewnętrzne, takie jak na przykład temperatura. A całun, jak wiemy, przetrwał przecież pożar w 1532 roku i był naprawiany po tym zdarzeniu. Łaty naprawcze naniesiono na niego później, co równie dobrze tłumaczy obecność waniliny na nich, jak i jej brak na oryginalnym płótnie. W każdym razie to jest ciekawa próba, a jej ocenę pozostawiam wam.
Przejdźmy dalej. Inny argument zaproponował też w roku 1993 dr Leoncio Agarcia Valdez. Odkrył on na tkaninie całunu obecność pewnych bakterii wytwarzających polihydroksyalkanian Leobacillus rubrus. Tutaj chodzi o to, że bakterie, jak i jak gdyby ich zwłoki, mogą nieść ze sobą dodatkowy węgiel 14. Więc gdyby zbadano próbkę zanieczyszczoną tymi odpadami, można by otrzymać zakłamany wiek całunu. Tylko że mówiliśmy już o tym, że próbkę bardzo dokładnie wyczyszczono, aby upewnić się, że będzie ona reprezentatywna, zanim oddano ją do samego badania. Wyczyszczono ją też dokładnie pod tym względem, dokładnie w ten sposób, by właśnie wyeliminować tego rodzaju biologiczne nieczystości i odpady. Mało tego, Roger Sparks, ekspert od radiowęgli pochodzący z Nowej Zelandii, stwierdził, że gdyby tego rodzaju zanieczyszczenia bioplastyczne miały przekłamać wiek całunu o 13 wieków, to musiałyby one utworzyć taką grubą warstwę na próbce, że masa tej warstwy podwoiłaby masę całej próbki. I słuchajcie, na koniec naszej analizy badania radiowęglowego chcę, abyście mieli świadomość jednego faktu. Konsensus naukowy brzmi, że datowanie radiowęglowe jak najbardziej utrzymało ciężar krytyki i jego wyniki nadal pozostają wiarygodne. Nastał czas na nasze pierwsze podsumowanie. Ustalmy to, czego dowiedzieliśmy się do tej pory i dorzućmy do tego wspomniany na początku tego materiału aspekt historyczny. Cofnijmy się teraz na chwilę do średniowiecza i przybliżmy historię pewnego pisma. W 1389 roku biskup z Troyes, Pierre d'Arcis, wysłał interesujące memorandum do papieża Klementa VII, w którym pisze on, że całun jest fałszywką, a jego twórca przyznał się do czynu. W opisie znajdziecie link do przetłumaczonego dokumentu, a tutaj możecie podziwiać zdjęcie oryginału. Pomijając pewien kontekst historyczny, twierdzenia D'Arcisa podkopują trochę wiarygodność całunu. Nie mamy też, jak wiemy, żadnej udokumentowanej historii naszego artefaktu sprzed okresu średniowiecza, co tylko dodaje sceptykom amunicji. A co jeszcze jej dodaje? Cóż, mamy wzmianki na przykład o wielu innych rzekomych relikwiach Jezusa z podobnych lat. We Francji istniały 4 płótna pogrzebowe Chrystusa, we Włoszech kolejne 3. Sudarium Ovieda to tkanina, której użyto ponoć do owinięcia głowy Jezusa. Można też wspomnieć chociażby o mistycznym Graalu, czy świętej włóczni, którą zapewne Jezus miał zostać ugodzony w bok. Mamy też święty gwóźdź, malunek z Monapello. Jest, słuchajcie, nawet święta gąbka, której fragmenty można podziwiać do dzisiaj w Rzymie. Średniowiecze było okresem, w którym panowała prawdziwa moda na święte relikwie. Produkowano je niemalże taśmowo. Domyślacie się, dokąd zmierza to rozumowanie, prawda? I przejdźmy do samych badań naukowych, które w moim mniemaniu również stawiają całun w bardzo niekorzystnym świetle. Mamy przecież analizę radiowęglową. Jej wyniki jasno wskazują na średniowiecze jako okres, w którym powstał całun, a kontrargumenty nie wydają się przekonujące. Zwłaszcza, że w wielu przypadkach obalali je sami naukowcy z Turpu, którym nie wydaje się, by miało jakoś szczególnie zależeć na wykazaniu fałszywości całunu turyńskiego. Natomiast czyste argumenty za autentycznością całunu też nie wydają się jakoś szczególnie nadzwyczajne na tym poziomie. No bo jak na razie mamy tylko analizę z Turpu, z której wynika, jak już wiemy, to, że wizerunek na płótnie jest odbiciem pośmiertnym mężczyzny, co, jak mówiliśmy, nie wskazuje silnie na nic nadzwyczajnego. Nie wiemy, w jakim procesie powstał wizerunek, co też o niczym nie świadczy, oprócz tego, że nie wiemy. No i mamy też to bardzo agnostyczne oświadczenie Kościoła, zgodnie z którym kwestia autentyczności całunu to osobista sprawa każdego wiernego. Wiecie, otrzymujemy takie agnostyczne, bardzo ostrożne słowa z ust organizacji, której powinno jak najbardziej zależeć na tym, żeby ludzie uznawali całun turyński za autentyczną relikwię. No bo przecież każdy kościół chciałby mieć dowód na prawdziwość swojej wiary, prawda? No i oczywiście dla porządku rzeczy trzeba na koniec wspomnieć też o tym, że charakterystyka wizerunku na całunie zgadza się z opisem Jezusa z kart Ewangelii. To znaczy, mamy te ślady po koronie cierniowej, mamy ślady po gwoździach i tak dalej. No dobrze, to teraz pomówmy o samym wizerunku widniejącym na naszym płótnie.
trzeba wam wiedzieć, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Jakby faktycznie nie ma żadnego konsensusu co do tego, w jakich procesach ten wizerunek powstał. To odbicie znalazło się na tkaninie. Entuzjastów relikwii bardzo często korci pewien błąd, ponieważ wedle rozumowania co zgorzalszych obrońców tej świętej relikwii, fakt, że nauka nie wie, w jaki sposób uformował się wizerunek na Saunie, świadczy o tym, że możliwe jest, że powstał on na drodze magii. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu bliżej. Zapaszcie sobie trzecią kawę lub zalejcie swoją yerbę po raz czwarty i kiedy będziecie gotowi, to jedziemy dalej. Zapraszam. Odbicie przedstawia wysokiego, dobrze zbudowanego mężczyznę z brodą i wąsami oraz włosami sięgającymi ramion. Druga strona całunu pokazuje tylny obraz ciała. Według analiz ekspertów mierzy on około 1,70–1,88 m wzrostu. Wizerunek jest o wiele wyraźniejszy, gdy spogląda się na niego w czarno-białym negatywie w odróżnieniu od jego naturalnego sepiowego koloru. Tę cechę zaobserwowano po raz pierwszy w roku 1898, kiedy całun został sfotografowany przez wspomnianego już Secondo Pie, amatorskiego fotografa. Na płótnie widoczne są liczne brązowo-czerwone plamy, które łączą się z wizerunkiem mężczyzny. Umiejscowienie owych śladów zgadza się z biblijnym opisem męki Chrystusa i przez wielu interpretowany jest jako stara, zaschnięta krew. Dłońmi mężczyzna zasłania swoje miejsca intymne. Widać po cztery palce. Spowodowane to może być skurczem pewnych mięśni dłoni na wskutek przebicia jej gwoździ. Ciekawą cechą obrazu jest też jego trójwymiarowość. Odkryto ją po raz pierwszy w roku 1976, kiedy sfotografowano całą przy użyciu VP-8, urządzenia, które pierwotnie służyło NASA do tworzenia map jasności Księżyca. Tego rodzaju mapa interpretuje różnicę w jasności obrazu jako różnicę w wysokości. Jaśniejsze plamy postrzegane są jako znajdujące się bliżej obserwatora, natomiast te ciemniejsze jako te znajdujące się dalej. Tego rodzaju gradienty interpretowane są przez ludzki umysł jako coś w rodzaju właśnie takiej pseudo-trójwymiarowości. Całun wykazuje jednak jak gdyby odwrotne cechy. To znaczy wrażenie trójwymiarowości powstaje wówczas, kiedy te ciemniejsze części obrazu interpretujemy jako znajdujące się bliżej nas, a jaśniejsze dalej. W roku 1978 Jumper Jackson i Stevenson, sterpowcy, zaraportowali, że w oczach postaci dostrzegli odbicia monet. Jednakże późniejsze badania wykazały, że mylili się oni. W 2011 roku opublikowano badanie, w którym przestudiowano bardzo dokładnie fotografie i nie odnaleziono żadnych śladów monet, kwiatów, ani żadnych innych dodatkowych odbić na tkaninie. Przy okazji w pierwszowiecznej Palestynie nie istniała tradycja zakrywania oczu zmarłych osób monetami. To tak zupełnie na marginesie. Oprócz tego analizowano również pył na tkaninie, który tam odkryto, jak i napisy, które również się tam znajdują, jednak te badania świadomie pominiemy. Natomiast jeżeli kogoś to ciekawi, no to oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie. My za to skupmy się na anatomii mężczyzny z całunu. Jeżeli wierzyć ekspertom, którzy interpretują jego wzrost na 1,75–1,80 m, no to stanowi to swego rodzaju zagadkę, ponieważ oznacza, że Jezus był o wiele wyższy niż zwykli przeciętni ludzie w tamtych czasach. Czy nie spodziewalibyśmy się, że byłoby to jakkolwiek chociaż wspomniane w Ewangeliach? A z drugiej strony, jeżeli całun powstał w średniowieczu, to długość ciała postaci z wizerunku zgadza się z przeciętnym wzrostem Europejczyków żyjących w tamtym okresie. Trzeba tu jednak przyznać, że kwestia wzrostu ludzi w dawnej historii nadal jest kwestią trochę dyskusyjną. Jasne, generalnie wiemy, że ludzie robią się coraz więksi i że w przeszłości byliśmy niżsi, jednak istnieją pewne okresy historyczne niejako zagadkowe. Dlatego teraz to zostawimy. Musimy za to zaadresować oczywiste podobieństwa pomiędzy wizerunkiem z Saunu, a zachowanymi malunkami z czasów średniowiecza portretującymi postać Chrystusa. No nie da się ukryć, że podobieństwa są. Natomiast tutaj również byłbym bardzo ostrożny. Oczywiście mamy ten słynny wizerunek, który pokazuje, jak prawdopodobnie Jezus wyglądał. Rzeczywiście nieco inaczej niż to, jak został on sportretowany na całunie. Zainteresowanych odsyłam do artykułu Mike'a Filona, który jest autorem tego obrazu, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie poniżej. Istnieje za to ciekawa różnica w długości postaci, jeśli chodzi o przód i tył tkaniny.
Przedni wizerunek mierzy 1,95 m, natomiast tylny 2,2 m. Dlaczego? W sensie, co spowodowało takie różnice? Nie wiadomo. Ciekawe i dość niespójne wydaje mi się również to, że spodziewalibyśmy się, że te części ciała, które znajdowały się najbliżej Ziemi, powinny zostać odciśnięte w tkaninie najwyraźniej i z największą szczegółowością. Tymczasem twarz Chrystusa oddana jest w bardzo charakterystyczny i bardzo szczegółowy sposób, natomiast jego pośladki są zarysowane bardzo słabo. Dlaczego? Nie wiadomo. Chociaż oczywiście nasuwa się tutaj pewna sceptyczna hipoteza, że może chodziło tutaj o zwykłe okazanie skromności. Być może artysta, tworzący ów malunek nie malunek, nie chciał, aby części intymne za bardzo rzucały się w oczy. To tylko przemyślenia. Niektórzy naukowcy z podobnym sceptycyzmem podchodzą do dziwnie wyciągniętego ramienia Chrystusa. Ja natomiast nie jestem przekonany. Trafiłem na pewne badanie, link w opisie, w którym badano tę pozycję i poprzez podniesienie po prostu fizycznie ramienia i wyciągnięcie ręki mogło to wyniknąć na przykład ze specyficznego ułożenia ciała na kamieniu, chociażby. Na uwagę, moim zdaniem, zasługuje za to rzeczywiście dziwacznie i podejrzanie wydłużona dłoń postaci. Na obrazie nie widać też żadnych zmarszczek, ani wielu innych nieprawidłowości, których oczekiwalibyśmy, gdyby było to zwyczajne odbicie ciała na tkaninie. No ale z drugiej strony entuzjaści całunu wcale nie twierdzą, że mamy tutaj do czynienia ze zwyczajnym odbiciem. Prawda? Podsumowując anatomię mężczyzny z całunu, chciałbym pokazać Wam jeszcze ciekawą pracę, którą odnalazłem w internecie. Jest to próba stworzenia realistycznego modelu uwzględniającego trójwymiarowy charakter obrazu z całunu. Tutaj tworzona jest twarz, tutaj możecie wyraźnie zobaczyć dziwne różnice w długości sylwetki z przodu i z tyłu tkaniny. Na uwagę zasługuje anatomia nóg postaci. Kolana wydają się być zdecydowanie za nisko. No dobrze, ale przejdźmy do samej techniki. W jaki sposób uformował się wizerunek widoczny na tkaninie? Zobaczmy, co na ten temat mówią entuzjaści całunu, skrajni sceptycy, a także ludzie nastawieni do sprawy raczej neutralnie. Generalnie możemy wyróżnić trzy kategorie, czy też sposoby myślenia o genezie obrazu. Fajnie przedstawia to ten artykuł znaleziony w Google Scholar. Geneza wizerunku. Same martwe ciało. Wizerunek powstał na całunie samoistnie, za sprawą procesów zachodzących w martwym ciele człowieka owiniętego tkaniną. Produkt artysty. Wizerunek jest dziełem ludzkiego artysty, chociaż niekoniecznie malunkiem, jak przekonamy się za moment. Promieniowanie, ukośnik światło, ukośnik cud. Wizerunek powstał poprzez zjawisko promieniowania, wybuch magicznej energii i nie ma nic wspólnego z pracą artystyczną. Ja osobiście dodałbym do tego zestawienia opcję mieszaną. Na przykład martwe ciało i praca artysty. Wizerunek powstał w wyniku prac zdolnego artysty dysponującego martwym ciałem i jasną intencją uzyskania realistycznego obrazu Jezusa na płótnie. Albo procesy naturalne zachodzące w martwym ciele plus magiczne promieniowanie. No bo tak też mogło być. Entuzjaści całunu zwykle mówią, że metoda naukowa nigdy nie odpowie nam na pytanie, w jaki sposób powstał wizerunek, ponieważ ten uformował się w iście magicznym, cudownym akcie zmartwychwstania. Inni naukowcy z kolei uważają, że jak najbardziej da się znaleźć naturalistyczne wyjaśnienie tego, jak się uformował wizerunek, jeśli dodamy do tego komponent nadnaturalny. Na przykład, taką hipotezą jest zjawisko opisane jako zapadająca się tkanina. Całun miałby opaść na ciało emitujące niezwykłe magiczne promieniowanie właściwe dla momentu zmartwychwstania, spowodowane oczywiście magicznym rozbłyskiem energii. W 1989 Thomas Phillips spekulował, że odbicie powstało w wyniku promieniowania neutronowego, również spowodowanego cudownym i magicznym zmartwychwstaniem. W 2011 roku naukowcy IAM, pracujący dla włoskiego rządu, stwierdzili, że mają dowody na magiczne właściwości obrazu na tkaninie. Co zrobili? Bardzo fajnie podsumowuje to Joe Nickel w Skeptics Inquiry. Przede wszystkim zupełnie pominęli wszystkie historyczne i naukowe dowody podważające autentyczność relikwii, natychmiast przechodząc do samego pytania o to, jak uformował się wizerunek. Następnie stwierdzili, że skoro naukowcy nie mają odpowiedzi na to, jak uformował się wizerunek, no to z tego wynika, że jest to możliwe, że powstał on w wyniku magicznego promieniowania. Następnie płynnie przeszli do argumentu zamkniętego koła. Ponieważ wizerunek nie został namalowany, mógł się nomen omen wytworzyć poprzez intensywne promieniowanie ultrafioletowego lasera,
bo przeprowadzono coś w rodzaju symulacji cudownego rozbłysku energii, ale ponieważ taki poziom promieniowania, by dokładnie odtworzyć postać z salonu, jest nie do osiągnięcia za pomocą współczesnych urządzeń, oznacza to, że wizerunek nie został namalowany. Następnie naukowcy przerzucili ciężar dowodu na sceptyków, twierdząc, że ponieważ nie udało się w sposób laboratoryjny odtworzyć identycznie wizerunku z salonu turyńskiego, co nie jest wcale takie niezwykłe, zważywszy na ilość zmiennych, no to oznacza, że nie mamy jak udowodnić, że jest to malunek czy innego rodzaju dzieło artystyczne, czy jakiegoś innego w ogóle rodzaju fałszywka. Tyle, że z drugiej strony oni sami nie zbliżyli się nawet do stworzenia czegokolwiek, co przypominałoby wizerunek z saunu, używając do tego jakiejkolwiek energii mającej symulować owo magiczne promieniowanie w chwili zmartwychwstania. Prób tłumaczenia procesu formowania się wizerunku na płótnie poprzez odwoływanie się do sił nadprzyrodzonych było oczywiście o wiele więcej, próżno jednak szukać jakichkolwiek przekonujących. Co ja sądzę na ten temat? Powiem Wam, że uważam, iż możliwości jest bardzo wiele. Podczas stworzenia tego materiału, podczas jego pisania, podczas researchu, wielokrotnie zmieniałem swoje zdanie. Bywały momenty, kiedy byłem przekonany, że to jest oczywisty malunek, praca artystyczna, a były też momenty, w których myślałem sobie, no nie, dobra, to prawdopodobnie jest pośmiertne odbicie jakiegoś mężczyzny. Co myślę na ten temat obecnie? Cóż, niedługo zagramy w otwarte karty, kiedy tylko dotrzemy do finału. Najpierw pomówmy jednak jeszcze o genezie obrazu w ujęciu naturalistycznym i pomówmy też o krwi. Czwarta kawa zrobiona, obiad zjedzony, no to jedziemy. Pierwszą taką naturalistyczną hipotezą na temat tego, w jaki sposób powstał wizerunek, to oczywiście hipoteza malunku. Według Waltera McCrona, który badał całun wielokrotnie, wizerunek został namalowany średniowieczną specjalną farbą, która nadawała specyficzne cechy malunkom wykonanym z jej pomocą. Wielu badaczy pozostało jednak nieprzekonanych, ponieważ Sturp, badając płótno w 1978, nie znalazł na jego powierzchni śladów pigmentu. A pigment jest składnikiem praktycznie wszystkich farb. Z drugiej strony badania Waltera McCrona wykazały prawie że ponad wszelką wątpliwość, że na tkaninie znajdują się ślady czerwonej ochry. Substancja ta to rodzaj pelitycznej zwierzchliny skał lub iłów bogatej w związki żelaza, wykorzystywanej jako nieorganiczny pigment o barwie od żółtej do brązowej. No i co ciekawe, plamy na całunie nadal mają rdzawo-czerwony kolor. Stara krew czarnieje. Ochra nie czarnieje. W roku 2009 całun odtworzył Luigi Garlaschelli, profesor chemii organicznej, używając w tym celu metod dostępnych w średniowieczu. Luigi obwiązał tkaniną mężczyznę, a następnie wtarł w nią pigment kwasowy. Następnie zdjął ją z mężczyzny, a potem stosownie postarzył. Całość procesu sfilmowano notabene dla National Geographic. W każdym razie, jaki był rezultat? Cóż, otrzymano coś na kształt tego, co widzimy na całunie, jednakże obraz wykonany przez Luigiego posiadał pewne braki. To znaczy, nie miał pewnych charakterystycznych cech, które posiada wizerunek z oryginalnej tkaniny. Tutaj jednak chciałbym poczynić swoje własne pewne spostrzeżenie, które zresztą zauważyłem też padające z ust Johnny Kella. A dotyczy się to procesu odtwarzania znanych historycznych dzieł. Musimy zadać sobie pytanie, czy w ogóle jest to możliwe, aby odtworzyć jakieś znane, dawne dzieło ze stuprocentową dokładnością, tak aby były one od siebie nieodróżnialne, nasze dzieło i dzieło historyczne, albo przynajmniej, żeby nasze dzieło posiadało wszystkie charakterystyczne cechy oryginału. Czy jest to możliwe, żeby w dzisiejszych czasach jedna osoba odtworzyła malunki widoczne w Kaplicy Sykstyńskiej w dokładnie ten sam sposób? A jeżeli nie, jeżeli jest to niemożliwe, to czy uprawnia nas to do stwierdzenia, że w takim razie oryginalne malunki z kaplicy powstały w wyniku cudu czy działania jakiejś magicznej energii? To taka refleksja do zastanowienia się nad nią. Kolejną, bardzo interesującą, choć przyznam szczerze mało prawdopodobną hipotezę, wygłosił historyk sztuki Nicholas Allen. Widzicie, choć zabrzmi to spiskowo, to jest to możliwe, że w średniowieczu znano pewną technikę zdolną wytwarzać coś w rodzaju zdjęć
czy może bardziej wydruków. Jak widać, w tym celu posłużono by się kamerą obskurą, której historia sięga starożytności. Płótno rozwieszone w pomieszczeniu pokryto by wrażliwymi na światło solami srebra, na zewnątrz, naprzeciw odpowiednika kamery natomiast, umieszczono by martwe ciało i eksponowano je w mocnym dziennym świetle słońca. Można by w ten sposób, wykorzystując wiele naturalnych zjawisk, niejako nadrukować wizerunek na tkaninie. To wyjaśnienie pozostaje oczywiście jedną z najczęściej i najsilniej krytykowanych potencjalnych hipotez na temat tego, w jaki sposób uformował się wizerunek, i są ku temu dobre powody. Wiemy jednak, że przynajmniej w teorii jest to możliwe, że w średniowieczu znano te techniki i w teorii może za ich pomocą wykonano wizerunek widoczny na całunie. Aczkolwiek, jak mawia mój ulubiony grandmaster szachowy, teoria i praktyka są takie same w teorii, ale różnią się od siebie w praktyce. Donald Trump loving red-blooded American would do. I woke up at 6:30 in the morning. I taught chess all day to kids in chess camp, 35 kids. Then I gave another chess lesson, then another chess lesson, and now we're gonna stream. That's right, America. Także przejdźmy dalej. Kolejna już hipoteza odnosi się do techniki znanej jako technika przenoszenia kurzu. W sztuce średniowiecznej istniała metoda malunku, w której najpierw rysowało się coś na czymś w rodzaju papieru za pomocą węgla, następnie przykładano do tego tkaninę i walcowano ją. W efekcie można było otrzymać malunek zawierający pewne cechy trójwymiarowości i, co bardzo ważne, w ten sposób nie było widać śladów pędzla. Zadania odtworzenia wizerunku z całunu tą metodą podjęli się naukowcy Emily Craig i Randall Breeze. I znów, ich wyniki były zdumiewające. W Google'ach można znaleźć dokument PDF omawiający ich pracę. Oczywiście ich wersja tylko przypomina oryginał i ich obraz również nie ma pewnych specyficznych cech oryginału, które widać na poziomie mikroskopowym, te różnice. Jednak dla mnie wygląda to przekonująco. Zresztą tutaj macie zdjęcie. Oceńcie sami. Hipoteza płaskorzeźby. Badacz Jacques Di Constanzo wysunął hipotezę, że trójwymiarowe właściwości wizerunku mogą wskazywać na to, że powstał on poprzez odciśnięcie w tkaninie płaskorzeźby przedstawiającej postać Jezusa Chrystusa. To wyjaśnienie tłumaczyłoby, dlaczego na przykład na całunie nie widać pewnych zniekształceń, o których mówiliśmy, że spodziewalibyśmy się je zobaczyć, gdyby tkaniną obwiązano faktycznie trójwymiarowego człowieka. Tłumaczyłoby to również wysoką szczegółowość twarzy i dłoni postaci. Jacques skonstruował płaskorzeźbę podobną do Jezusa i okrył ją mokrą pościelą. Po wyschnięciu natarł ją mieszaniną tlenku żelaza i żelatyny. W rezultacie otrzymał obraz podobny do oryginału. Podobne wyniki otrzymał Joe Nickel. Jest jeszcze oczywiście kilka innych hipotez naturalistycznych, jak na przykład reakcja Maillarda, czy teoria wyładowania koronowego, czy też, tu już zbliżamy się trochę do nadnaturalności, rozbłysk jakiegoś promieniowania albo promieniowanie ultrafioletowe. Wszystkie te hipotezy są jednak niekompletne w tym sensie, że nie tłumaczą źródła procesu, w którym miałby powstać wizerunek. No a te ostatnie, odnoszące się do różnego rodzaju promieniowań, tak naprawdę łączą tłumaczenia naturalistyczne z magią. No to teraz została nam jeszcze tylko krew. W obszarze głowy postaci, jej nadgarstków, przedramion, klatki piersiowej i na stopach widoczne są czerwone plamy, rozlane na płótnie w specyficzny sposób. Na przestrzeni lat przeprowadzono wiele analiz tych fragmentów tkaniny, zarówno chemicznych, jak i przy użyciu metod kryminalistycznych, sądowych. Najpierw przyjrzyjmy się temu, co na ten temat ma do powiedzenia Atle Ottesensowik, doktor filozofii religii z norweskiej szkoły teologii. Atle rozpoznaje, że istnieje wiele różnych przesłanek wskazujących, że krew na całunie to faktycznie krew. On jednak w swoim artykule, do którego link macie oczywiście w opisie, wskazuje na jedną. Otóż widzicie, kiedy wykonano badanie ultrafioletowe, w ten sposób sfotografowano całun, odkryto, że wokół plam są takie kręgi. Ich pojawienie się miało być spowodowane działaniem zawartego w krwi serum. Według Atle żaden średniowieczny malarz nie dałby rady namalować niewidocznych pierścieni naokoło plam tak, aby były one widoczne tylko w świetle ultrafioletowym. Atle argumentuje również, że plamy nie mogły zostać dodane później, ponieważ pod plamami nie ma już żadnego obrazu. Atle twierdzi, że nie znalazł żadnych przekonujących argumentów sceptyków,
które tłumaczyłyby tę charakterystyczną cechę, a zatem pierścienie serum są silnym dowodem na to, że krew na Całunie to krew. Natomiast nie jest wcale tak różowo, jak myśli Atle. Po pierwsze, badania kryminalistyczne wykonane na plamach dały wyniki negatywne na obecność krwi. Nie ma też naukowego konsensusu, który postuluje Atle, dotyczącego momentu, w którym plamy pojawiły się na wizerunku. Jeżeli przypomnicie sobie podsumowanie badań Sterpu, to zauważycie, że raportowano odkrycie na Całunie substancji sugerujących, że rdzawe plamy to stara krew. Na przykład Alan Adler zauważył w nich wysoką zawartość tlenku żelaza i zinterpretował jego obecność jako dowód na istnienie na tkaninie hemoglobiny. Z drugiej strony Joe Nickel argumentuje, że bardzo podobny skład i identyczne wyniki otrzymano by, gdyby plamy zostały dodane za pomocą specjalnej farby zwanej farbą tempera. Mamy więc to, o czym mówiłem wcześniej, czyli różne konkluzje wyciągnięte na podstawie podobnych analiz. Ale istnieją też inne badania, bardzo interesujące i współczesne, które co prawda nie kwestionują tego, że krew na Całunie to krew, ale wykazują, że krew ta zdecydowanie nie pochodzi od ukrzyżowanego człowieka. Istnieje na przykład badanie, które zostało zaprezentowane w 2014 roku w Seattle podczas naukowego spotkania Amerykańskiej Akademii Nauk Sądowych. Przyjrzymy się mu bliżej. Ogólnie wszystko rozpoczęło się od pomysłu, aby zbadać plamy obecne na Całunie przy pomocą czegoś, co nazywamy Bloodstain Pattern Analysis. Na tej stronie znajduje się zgrabny opis tego, na czym polega BPA. Ujmując temat laicko, to zestaw metod aplikowany do interpretowania różnego rodzaju plam krwi. Oczywiście w ujęciu profesjonalnym to o wiele bardziej skomplikowane i złożone procedury. Nie jest tak, że po prostu patrzą na krew i mówią: o, ta krew pochodzi z rany podstrzałowej. Analiza składa się tak naprawdę z kilku procesów, po czym następuje przeprowadzana w kontrolowanych warunkach symulacja itd., itd. Początkowo za badaniem stała chęć zrozumienia, jak w starożytnych czasach przebiegała procedura ukrzyżowania. BPA zastosowano zatem po to, by ustalić najbardziej prawdopodobną pozycję ramion i ciała ofiary podczas rozlewania się krwi z ran. I mowa tutaj zarówno o krwawieniu natychmiastowym, jak i pośmiertnym. Testy przeprowadzono na wolontariuszu. Badanie skoncentrowało się na analizie plam na lewej ręce, na przedramionach, na boku oraz w okolicach talii. Pamiętajmy, że plamy widać oczywiście na obu stronach tkaniny. Tutaj widzimy zmodyfikowaną fotografię Całunu, by wyróżnić w jej obrazie krew. Badacze rozpoznają też, i dowiecie się o tym, jeżeli przeczytacie ich badanie, do którego link oczywiście znajduje się w opisie, że niemożliwe jest idealne odtworzenie warunków, które panowały w tamtym czasie. Testy przeprowadzono w pokoju o temperaturze 22 stopni Celsjusza, bez żadnych przeciągów. Według ekspertów te warunki nie mają jak wpłynąć na pozycję i na kierunek rozlewu krwi. Przeprowadzono wiele eksperymentów z ranieniem konkretnych partii ciała w konkretny sposób, w różnych pozycjach i pod różnymi kątami, by badać, jak rzeczywistość ma się do tego, w jaki sposób rozlewa się krew na Całunie. I co się okazało? Cóż, po pełne wyniki zapraszam oczywiście do linku z opisu, aczkolwiek mogę Wam powiedzieć, że analiza porównawcza wykazała, że krew rozlewa się na Całunie w sposób totalnie nieautentyczny, a miejscami wygląda tak, jakby krew kapała na tkaninę z góry. Według autorów badania plamy rozpryśnięte są zupełnie nierealistycznie. Wykluczono możliwość, że krew rozpłynęła się w zaobserwowany na Całunie sposób w wyniku ukrzyżowania. I też możemy na chwilę wrócić do barwy owych plam. Są one jakby rdzawo-czerwone, a wiemy, że stara krew czarnieje. Natomiast co nie czarnieje? Czerwona ochra. Dyskusje generalnie mogłyby się toczyć dalej. Jednakże uważam, że nie ma takiej konieczności. Ponieważ nawet jeżeli krew na Całunie to krew, no to mogła ona należeć równie dobrze do XIV-wiecznego artysty lub do tego nieboszczyka, który został obwiązany tkaniną w celu osiągnięcia, wiecie, autentycznej, sprawiającej wrażenie autentycznej fałszywki. Pamiętajmy też, że obecność krwi na Całunie w żaden sposób nie mówi nam nic na temat jego wieku, a przecież to wiek jest tutaj kluczowy. I mamy tutaj do czynienia tak w ogóle z ciekawą zależnością, ponieważ jasne, gdyby wykazać, że plamy na Całunie to w rzeczywistości farba, no to to wsparłoby przekonania sceptyków, że Całun to fałszywka. Z drugiej jednak strony, wykazanie, że te plamy to jednak krew, w żaden sposób nie świadczy o autentyczności Całunu. Oto taka drobna ironia wynikająca z zasady aplikowania ciężaru dowodu. I oto mamy pomost do ostatniej części odcinka. Do wielkiego podsumowania, w którym zagramy wreszcie w otwarte karty. Thank you.
Okej, czas zebrać wszystkie informacje do kupy i przedstawić Wam moje końcowe stanowisko w kwestii autentyczności całunu. Pozwolę sobie na całkowitą szczerość i bezpośredni ton wypowiedzi. Jak wspomniałem, podczas pisania tego materiału wielokrotnie zmieniałem swoje zdanie. Przeczytałem i zapoznałem się z naprawdę szeroką gamą różnych badań i artykułów naukowych. Z nich powybierałem dla Was te, które uznaję się za najbardziej znaczące i to na nich się skupiłem. Po wielu tygodniach przemyśleń moje stanowisko brzmi: całun to prawdopodobnie fałszywka. Zręcznie wykonana, pewnie wieloma technikami, ale jednak fałszywka. Ta konkluzja bierze się z następujących przemyśleń. Przede wszystkim datowanie radiowęglowe. Uważam, że nie ma dostatecznie przekonujących przesłanek, by uznać jego wyniki za fałszywe. A jest ono kluczowe w kwestii dochodzenia do tego, czy całun to fałszywka, czy autentyk. Oto dlaczego. Nawet jeśli wizerunek to nie malunek, a pośmiertne odbicie mężczyzny. Nawet jeśli proces, w którym wizerunek się uformował, to wielka tajemnica. Nawet jeśli krew na całunie jest prawdziwa, a jej grupa to AB. Nawet jeśli mężczyzna ma odpowiednią anatomię jak na czasy Chrystusa. Dodajcie sobie każdy fakt w waszej głowie wspierający autentyczność całunu, dostawiając do tego przedrostek nawet jeśli, to jeśli datowanie radiowęglowe dało prawidłowe wyniki, to nie mamy wyjścia, jak tylko uznać, że całun jest fałszywką. Sprytnie wykonaną, jednak nadal jest to jedna z setek zręcznie sfabrykowanych świętych relikwii, które notabene produkowano w średniowieczu niemalże taśmowo. Jedyny sposób, by zdetronizować znaczenie datowania, to powtórzyć je i otrzymać inne wyniki lub wykazać w inny, równie dobitny sposób, że całun jest o wiele starszy. A to, jak wiemy, do tej pory się zdecydowanie nie zdarzyło. Z tego punktu widzenia pytania o to, jak uformował się wizerunek, czy krew na całunie to faktycznie krew, to wszystko kwestie tak jakby drugorzędne. I przyznam, że nie na wszystkie pytania mam odpowiedzi, ponieważ podczas swojej pracy natknąłem się naprawdę na przekonujące argumenty z obu stron barykady. Teraz wymienię tylko kilka tak zwanych hintów, przesłanek, które w mojej opinii jeszcze bardziej podkopują autentyczność całunu. Memorandum, w którym opisuje się, że całun to fałszywka, oraz okoliczności i czas, w którym pojawia się on na kartach historii, a mianowicie w okresie boomu na różne święte relikwie. Wygląd postaci i dziwactwa anatomiczne. Za bardzo przypominam swoją aparycję tego europejsko wyglądającego mężczyznę, w który to sposób portretowano Jezusa w późniejszych wiekach. Podejście Watykanu do relikwii. Spora doza agnostycyzmu i niepewności z ust tych, którym najbardziej powinno zależeć na tym, by świat uwierzył w autentyczność całunu. Jak dla mnie tu mówi naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wiele. 50 lat badań w przybliżeniu i żadnych nowych, definitywnych dowodów za autentycznością relikwii, mimo ciągłego rozwoju technologii, za to raz po raz nowe, pojawiające się na horyzoncie wątpliwości. Niewzruszony konsensus naukowców w kwestii datowania radiowęglowego, mimo licznych prób obalania jego wyników. Nieidealne, lecz w mojej opinii przekonujące prace odtwarzające całun we współczesnych czasach. I to tyle, jeśli chodzi o moje zdanie w temacie. Mam jednak prośbę. Jeżeli po obejrzeniu tego materiału pozostaliście niewzruszeni i nadal uznajecie całun za autentyczny, to miejcie proszę świadomość, że nawet Watykan nie rości sobie wiedzy w tym zakresie, a to oznacza, podkreślę to raz jeszcze, że nawet ludzie, którym naprawdę zależałoby na tym, aby otrzymać silny dowód na prawdziwość swojej religii, nie używają całunu turyńskiego jako argumentu w dyskusji. I powiem Wam, że nie znalazłem lepszego podsumowania całej tej historii niż końcówkę wpisu na głównej stronie pewnego bloga autorstwa Dana Portera. Lata temu, gdy byłem nastawiony do autentyczności całunu sceptycznie, dotarłem do miejsca, w którym musiałem uznać, że po prostu nie mam wystarczająco dużej ilości informacji, by móc dojść do rygorystycznej naukowej konkluzji, że całun to fałszywka. Teraz, jako osoba akceptująca autentyczność całunu, rozpoznaję ten sam fakt, a mianowicie, że trzeba przeskoczyć pytania i zbyć je na rzecz skoku wiary. Autor zastosował tutaj pewną, w moim mniemaniu, fałszywą logikę, co chcę Wam pokazać, ponieważ moim zdaniem bardzo fajnie podsumowuje irracjonalność i racjonalne podejście entuzjastów całunu turyńskiego. Otóż Porter stwierdza, że da się zająć tylko jedną z dwóch pozycji w kwestii autentyczności relikwii. Albo jesteś przekonany, że całun to fałszywka,
albo jesteś przekonany, że całun jest autentyczny. Ponieważ na obie te propozycje nie ma według Portera wystarczających dowodów, to nieważne, którą z nich zajmujesz, za każdym razem wykonujesz skok wiary, czyli wierzysz w coś bez dobrych dowodów. W rzeczywistości istnieje jednak bardzo zasadnicza różnica między nieprzyjmowaniem jakiejś propozycji za prawdę, a przyjmowaniem jakiejś propozycji za fałsz. Pozycja wyjściowa względem każdego nadprzyrodzonego, nadzwyczajnego stwierdzenia powinna brzmieć: pozostaje nieprzekonany do czasu pojawienia się wystarczających dowodów. Tak zatem, by pozostać nieprzekonanym o autentyczności całunu, wystarczy moim zdaniem chłodne spojrzenie na przekrój badań oraz aplikacja zasad poprawnego dochodzenia do wniosków. Natomiast do przyjęcia go jako autentycznego płótna pogrzebowego Jezusa potrzebny jest moim zdaniem jak najbardziej opisany przez Dana Portera i wspierany przez Watykan skok wiary. Jak mówiłem, ja osobiście jestem w tym momencie raczej przekonany, że całun to fałszywka, aczkolwiek to nie jest coś, co chciałbym Wam przekazać, żebyście wyciągnęli z tego materiału. Nie chodzi mi o to, by udowodnić Wam, że całun to fałszywka i że to jedyna racjonalna pozycja. I ja chciałem Wam jedynie pokazać, że wokół całunu nadal tyczy się dużo, dużo dyskusji, pojawiają się coraz to nowe wątpliwości, mamy wiele dowodów, które wskazują na to, że całun powstał w średniowieczu i to wszystko stawia te relikwie w takim dość niekorzystnym świetle. I mam nadzieję, jeżeli jesteście entuzjastami całunu turyńskiego, że przynajmniej udało mi się wykazać, że potrzeba tutaj pewnego skoku wiary. Chciałbym, żebyście mieli świadomość, że używając samej nauki i analizując wyniki badań i tak dalej, nie da się dojść do wniosku, że całun jest prawdziwy, że udowodniono naukowo jego prawdziwość. I dodam jeszcze od siebie, że zupełnie pozostaję otwarty na ewentualną zmianę zdania w przyszłości. Wszystkie badania, do których linki macie w opisie i tak dalej, mam zapisane również w chmurze i będę sobie do nich od czasu do czasu wracał, czytał i starał się wyciągnąć z nich dodatkowe informacje, które umknęły mi przy pierwszej czy dziesiątej ich lekturze tak naprawdę. W każdym razie, niezależnie z jakim przekonaniem na temat autentyczności całunu kończycie oglądanie tego materiału, chciałem Wam bardzo, bardzo podziękować za obejrzenie go do końca i nie ukrywam, że spodziewam się, że znajdziecie w nim bardzo wiele błędów, ponieważ przy takim ogromie pracy wydaje mi się, że niemożliwym było uniknięcie jakichś pomniejszych, czy może nawet jednego czy dwóch poważniejszych. Także absolutnie piszcie na Facebooka Lupy lub piszcie na mojego Instagrama, możecie też zamieścić komentarz pod filmem. Konstruktywna krytyka jest bardzo, bardzo mile widziana. Tymczasem to już naprawdę koniec. Dziękuję Wam raz jeszcze bardzo za obejrzenie. Przypominam o możliwości wsparcia mojego kanału za pomocą jednorazowego datku o dowolnej kwocie na numer konta, który znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, żeby dodać w tytule słowo lupa, abym mógł taki przelew łatwo zidentyfikować. I nie pozostało mi nic innego, jak tylko życzyć Wam, byście pozostali sceptyczni. Także pozostańcie sceptyczni i do zobaczenia w przyszłości. Cześć!